Politycy opozycji nie mogą zdecydować się, jak to się stało, że Stany Zjednoczone po 30 latach zlikwidowały obowiązek wizowy dla Polaków. Zdaniem Roberta Biedronia ani polscy politycy, ani amerykańscy nie mieli tu w zasadzie nic do gadania, albo niewiele. Polska wejdzie 11 listopada do ruchu bezwizowego z USA. To zasługa zaangażowania wielu Polek i Polaków, by osiągnięto restrykcyjne wymagania tego programu. Żaden to sukces Dudy, Trumpa czy polityków. Sławomir Neumann mówi to. Tutaj Andrzej Duda nie ma żadnych zasług. Tu zasługi, jeżeli komuś przypisywać, to ja bym przypisywał pani ambasador Mosbacher. Bronisław Komorowski, były prezydent, mówi o sprawie wiz następujące słowa. Decydował procent odmów na wnioski składane o wizy. Chyba w moich czasach to było 6% chyba odmów w stosunku do całości składanych wniosków, a wymogiem wejścia w ruch bezwizowy jakiegoś kraju było uzyskanie poziomu 3%. Tak, i teraz była kampania, która zachęcała Polaków do tego, żebyśmy składali wnioski i tę statystykę poprawiali. Szczerze mówiąc, tutaj chyba zasługa jest raczej właśnie strony amerykańskiej. Jednak z jakichś powodów, kiedy Bronisław Komorowski był prezydentem Polski, sam jako polski polityk w sprawie wiz prowadził działania i rozmowy. Wielokrotnie informował nas o tym, jak to ważna sprawa. Czwarty polski prezydent wypełnia ankietę, żeby dostać wizę do Stanów Zjednoczonych, której jest pytany o tym, czy nie uprawia prostytucji, czy nie ma na sumieniu zbrodni ludobójstwa i czy nie jest terrorystą. To wypowiedź z grudnia 2010 roku. Natomiast w maju 2011 mówił, że jesteśmy w zasadzie bardzo blisko. Z tego, co pan prezydent Obama przekazał, jest już po wstępnych rozmowach z Kongresem. W maju 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski miał nadzieję, że nie rozczaruje się oczekiwaną decyzją prezydenta USA Baracka Obamy. Myślę, że się nie rozczaruje. Obietnice czy deklaracje prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy o załatwieniu tej kwestii do końca kadencji. Ten koniec kadencji zbliża się. Dziś z kolei Radosław Sikorski, w swoich własnych oczach gwiazda światowej dyplomacji, znalazł czas, żeby na Twitterze skrytykować prezydenta Dudę, gdyż Radosławowi Sikorskiemu nie podobało się wystąpienie prezydenta Polski z ambasador USA. Sam w sprawie wiz wielokrotnie dawał dowody swojej przenikliwości. W marcu 2011 roku mówił to. Ja uważam, że wizy do Stanów Zjednoczonych nie są dla nas już takim wielkim tematem, jak były jeszcze dobrych parę lat temu. A w marcu 2013 to. Prezydent Obama obiecał, że do końca swojej kadencji wizy zniesie. Wierzy pan w to, że się uda? Trzymamy za słowo. Niestety. Nie udało się. Całkiem niedawno Leszek Miller w ten sposób komentował zabiegi prezydenta Andrzeja Dudy o zniesienie amerykańskich wiz. I jeszcze raz pan nasz prezydent usłyszy, że wizy za chwilę zostaną zniesione, choć warto wiedzieć, że to nie jest kompetencja prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko Kongresu. Kiedy Leszek Miller był premierem z ramienia SLD, prezydentem Stanów Zjednoczonych był George Bush Jr. W sprawie wiz nie udało się wtedy zrobić nic. Nie udało się również, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, z ramienia której dziś Leszek Miller jest eurodeputowanym. Dyplomacja tych ugrupowań była tak profesjonalna, że prezydent USA deklarował wówczas to. Bardzo intensywnie należy współpracować zarówno z Kongresem, jak i z naszymi międzynarodowymi partnerami na rzecz modyfikacji programu bezwizowego. Jednak nic wypracować się nie udało. Z kolejnym prezydentem w czasie kolejnych rządów Platformy Obywatelskiej szło równie dobrze. Rozmawialiśmy o procedurach wizowych. Wspomniałem prezydentowi o tym, że w Stanach Zjednoczonych pracujemy nad tym, żeby ten cel osiągnąć. Pomimo obietnic, jakie prezydent USA składał Bronisławowi Komorowskiemu, jego urzędnicy Radosławowi Sikorskiemu, okazało się, że rację miała jednak Hillary Clinton. Ja wiem, że prezydent obiecał, że przed końcem jego kadencji wizy zostaną zniesione, ale boję się, że potrwa to trochę dłużej, ale nie ustajemy w wysiłkach, by tę sprawę pomyślnie zakończyć.
Tego rodzaju wypowiedzi moglibyśmy cytować godzinami. Archiwa są ich pełne. Przez całe lata w sprawie wiz polska dyplomacja nie podejmowała żadnych skutecznych działań. To zmieniło się wraz z nawiązaniem stosunków polskiego prezydenta Andrzeja Dudy z nowym amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, wykorzystując fakt, że w amerykańskiej kampanii wyborczej padła następująca deklaracja. Donald Trump obiecuje zniesienie wiz dla Polaków. Załatwię to. Jednak sama ta deklaracja politycznie nic nie oznacza. Wcześniej podobne, jak widzieliśmy, składali poprzednicy Trumpa. Jednak tym razem polska dyplomacja uznała, że tę kwestię to sprawa, którą należy potraktować serio. Rozmawiali więc o niej prezydenci również w Białym Domu. To wydarzy się bardzo szybko, jeszcze parę miesięcy, a na pewno uda nam się to doprowadzić do końca. Ile Polska już czekała na to? 30. 30 lat? To długi czas, nie wiedziałem, że tak długo. Może pan donieść Polakom, że prezydent Trump zrobił coś, czego nie potrafił zrobić nikt inny od bardzo wielu lat. Jednak wbrew temu, co dzisiaj mówią politycy, którzy tej sprawy nie potrafili załatwić, zniesienie programu wizowego nie było działaniem ani prostym, ani oczywistym. Donald Trump wygrał wybory w USA, podnosząc do rangi najważniejszego problemu ochronę granic Stanów Zjednoczonych. Obiecał swoim wyborcom w USA, że kontrole na granicach będą bardziej szczegółowe, a do Stanów Zjednoczonych będzie się trudniej dostać. Logicznym byłoby więc ograniczenie prawa wjazdu do USA, na przykład Polakom. Jednak stało się odwrotnie. Zniesienie wiz musiało wiązać się również z istotnymi działaniami i umowami międzynarodowymi, jakie Polska musiała wynegocjować z USA. Ratyfikację jednej z takich umów w ostatnich dniach podpisał prezydent Polski. Ustawa o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 roku. Ta i wiele innych umów to elementy długiego procesu negocjacji pomiędzy Polską a USA, które zapewniają obydwu państwom ochronę ich interesów. Żaden z krytykujących dziś polskiego prezydenta polityków nie tylko nie potrafił doprowadzić do załatwienia tej sprawy, ale nie rozpoczął nawet prac otwierających do tego drogę. Między innymi o tym dziś w Minęła 20. Michał Rachoń, jedziemy.